szczycić się i przechwalać. Każdy z nas jest inny, ale każdy z nas potrzebuje sukcesu. Dlatego przychodzimy często na siłownię, aby poprawić naszą kondycję fizyczną, ale też po to, aby przybudować trochę mięśni i być silnymi. Silni ludzie trafiają na okładki pierwszych stron gazet. Potrafią przebić się przez cały tłum, potrafią wyjść przed szereg, potrafią być przywódcami. Dlatego o nich mówimy, o nich czytamy i takie osoby nam imponują. Silnym też można być finansowo. Można posiadać bardzo gruby portfel wypchany różną walutą. To stanowi o sile naszego nabywania. Możemy dużo za te pieniądze, które posiadamy w swoich portfelach czy też na naszych kontach, kupić. Świat lubi to, co mocne, to, co silne, to, co bogate, to, co piękne, to, co zdrowe. I taki świat jest kreowany poprzez media. My często chcemy się dopasować do tego świata. My często chcemy dojść do tego wszystkiego, co oferują nam różne media. Dlatego w tym biegu, biegnąc wciąż do przodu, zdobywając nowe szczyty, wyznaczając sobie nowe zadania, chcemy osiągnąć również sukces. I ciągle nam mało. Nasze Słowo Boże stoi dziś w opozycji do tego, co oferuje nam dzisiejszy świat. W drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale, w 9 wersecie apostoł Paweł napisał: albowiem powiedział Pan do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić będę się słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Czy mam dosyć? Czy to zapewnienie naszego Zbawiciela wystarcza mi? Kiedy mam dosyć? Kiedy jestem nasycony? Dzisiejszy człowiek nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Ciągle mu mało, ciągle mnie mało. A Chrystus mówi: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w Twojej słabości. Bo Chrystus przyszedł do tych, którzy są opuszczeni. Chrystus przyszedł do tych, którzy są gdzieś na marginesie, do tych, którzy cierpią, którzy są słabi. Wtedy, gdy my jesteśmy słabi, fizycznie, psychicznie, gdy nie układają się różne sprawy w naszym życiu, wtedy najbardziej odczuwamy to, że Chrystus jest obok nas, trzyma mocno nas w swojej dłoni, podnosi, gdy upadniemy, dodaje sił i daje nam nadzieję na lepsze jutro. Więc nie chlubmy się tym, że jesteśmy mocni, silni, bogaci. Chlubmy się tym, że mamy Chrystusa, który dopomaga nam nie tylko wtedy, gdy jesteśmy na szczycie tego świata, ale również wtedy, gdy znajdujemy się na samym dole, gdy upadamy, gdy grzęźniemy w grzechu, gdy potrzebujemy Jego pomocy. Pełnia Jego mocy okazuje się nam właśnie w takiej chwili.